Witam. 18 maj 2024 rok, godzina 11:33, a właściwie 33, dobrze. Dota Samsa Barana. Czyli wynika z tego, że ostatnia Dota Samsa naszego zodiakalnego byka. Czy byk dosłownie za parę godzin kończy się i wkraczają bliźnięta. Ostatnia faza byka, baran, daje zupełnie inne spojrzenie na świat, zupełnie inne treści. Byk w dładzie barana jest bardzo konsekwentny w swoich działaniach i dlatego też te konsekwencje są bardzo wyraźne. W dodatku nasza Wenus jest również w znaku byka i króluje. Ale to jest bardzo ważne. Też ważne w tym, aby nasza duchowość poszła w tym kierunku, co byśmy sobie życzyli. Co jest wielkim sukcesem, jeżeli tylko potrafimy zmienić siebie w swojej tolerancji widzenia życia, a już najbardziej w tym, co nazywamy byciem sobą, bo wtedy naprawdę rozpoczynamy to życie właściwie w nowy sposób, bardziej konkretny i bardziej perspektywiczny. Zapraszam oczywiście na nasze przemiany, na nasze dyskusje przede wszystkim z samym sobą. Transformacja sama w sobie jest bardzo ważna wtedy, kiedy możemy coś powtórzyć. Powtórzyć dwukrotnie. Na przykład wybrać sobie jakieś działanie, czy wytrzymasz i jeszcze dołożyć jeszcze raz to. Powtórzyć, czy dasz radę, czy jesteś na tyle odważny w swoich niezaprzeczalnych dążeniach. Spójrz głęboko w swoje serce i spójrz tak głęboko, żebyś mógł dojrzeć. Przede wszystkim dobro, ale co ze złem? Czy dojrzałeś? Spędź cały dzień dzisiejszy na tym, żebyś mógł dotrwać do tego najlepszego. Dojrzeć do tego najwspanialszego. Iść tak głęboko w swoich myślach, równym marszem, żebyś naprawdę zorientował się, że jest coś najpiękniejszego. To po to, żebyś ujrzał w sobie coś najpiękniejszego. Coś, co potem będziesz mógł powtarzać. To dobro, tą doskonałość swoją. Idź tak daleko, aż dojrzysz. A przecież Pan cię dalej poprowadzi do tego czy miejsca. Daj Boże. O mój Boże.